Dobry wieczór, moi drodzy, albo dzień dobry, zależy o której godzinie to oglądacie. Dzisiaj sprawdzimy sobie energię dla bratnich dusz i bliźniaczych płomieni. Użyjemy sobie oczywiście tej talii i tej talii, ale jeszcze sobie sprawdzimy z takiej podstawowej takie ogólne energie totalnie na to, co teraz się dzieje. Oliwka, kotek mnie mój atakuje. Dzisiaj witam Was z Wiedźmiarni. Jak to mój partner, mój ukochany, cudowny człowiek nazywa to pomieszczenie. Jest tutaj potwornie gorąco, więc siedzę po prostu w topie na ramionczkach. Ale cóż, no dobra, nie gadamy, tylko lecimy. Najpierw takie ogólne energie, a potem zobaczymy sobie, co tam dla naszych kochanych znaków zodiaku. Moi drodzy, moi kochani, wiecie, jak to wygląda? To wygląda tak, że w centrum całych wydarzeń jest dwóch mężczyzn. Jeden jest tym mężczyzną pobocznym, drugi jest partnerem. Więc ja widzę, że generalnie rzecz biorąc, energia będzie się toczyć wokół tych sytuacji. Energia oczywiście z kart będzie się toczyć wokół tych sytuacji, gdzie kobieta właśnie ma jakiegoś partnera i tego swojego bliźniaczego albo bratnioduszowego. No i słuchajcie, nie mogę się wysłowić. Jest późno w nocy i staram się po prostu powiedzieć to normalnie. Ale dobra, generalnie rzecz biorąc, ja widzę, że wy i ta osoba, w ogóle wiecie co, weźcie sobie w ogóle odwróćcie, bo być może to kobieta jest wolna, a on jest w związku z kobietą o męskiej energii. Why not? Ale dobra, słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, widać, że wy jesteście oboje w konflikcie bardzo takim dużym, mocnym, gdzie nie możecie dojść do porozumienia. Mam takie poczucie, że w ogóle wy jesteście po jakiejś giga kłótni oboje i że po prostu nie możecie się dogadać i że tutaj jest między wami cisza, cisza jak makiem zasiał w zasadzie i że generalnie nic więcej się nie dzieje w tej sytuacji. Tutaj widać, że gdzieś tam wszelkie stosunki wasze zostały, że tak powiem, wyciszone i widać bardzo mocno, że mężczyzna, bo ja tutaj nie widzę generalnie rzecz biorąc tego, żeby kobieta bardzo mocno to przeżywała, ok? Widać, że generalnie kobieta bardzo się zajmuje swoimi sprawami, on też, ale kobieta jest bardzo skupiona na swojej sytuacji życiowej i na swoim partnerze. W ogóle to jest na takiej zasadzie, że kobieta może zdała sobie sprawę z tego, że strona żeńska, kobieta, po prostu sobie dopowiedzcie, jak czujecie. Ale widać, że tutaj ta strona żeńska sobie zdała sprawę z tego, że tutaj w życiu też jest dobry partner, tak? Jakby to wygląda trochę na takiej zasadzie, że okej, gdzieś tam tutaj stabilność tej naszej rodziny się naruszyła, ale to nie oznacza, że nie jest mi z nim dobrze, że jest tutaj jakoś strasznie. W ogóle tutaj widać, że ktoś dokonał bardzo takiego mocnego, solidnego wyboru. Wyboru między dwiema stronami. Albo w życiu niektórych z was mogła się pojawić taka sytuacja, że wydarzenia, które nastąpiły, mogły nawet zagrozić rozwodem, ok? I jakby tutaj było takie zdanie sobie sprawy z tego, że no niekoniecznie chcecie iść w stronę relacji z człowiekiem, z którym być może go dokładnie nie znacie, być może wszystkiego o nim nie wiecie, być może gdzieś tutaj jakby to wam powiedzieć, nie jesteście go pewne, nie jesteście go pewni. Okej. I co dalej, kochani? No tutaj widać taką rezygnację z pewnych nowych początków, tak? Ale ja widzę też, że jest to odpowiedzialna decyzja, tak? Na zasadzie nie rozmawiam z tobą, dlatego że podjęłam odpowiedzialną decyzję i po prostu no, nie zrobię tego, co mogłoby zranić innych ludzi, tak, w moim otoczeniu. Nie wiem, mojego partnera, moją rodzinę i tak dalej, no nie.
jakby widać, że jest tutaj bardzo duże kuszenie, bardzo dużo takich emocji, które naprawdę nie pozwalają wam myśleć, wam żyć, nawet bym powiedziała taka obsesyjna obsesja. No w tym ludzkim wymiarze to ja bym powiedziała, że to jest taka obsesja dosłownie na punkcie, na waszym punkcie po prostu, tak? Ale tutaj widać, że ta relacja ma taki patronat nieba, że jakby my w tym życiu na ziemi mamy do wypełnienia pewne role i mamy do zrobienia parę rzeczy, ale też widać to, że zdecydowanie niebo obserwuje tą sytuację. Niebo obserwuje tą sytuację i dla mnie to jest taki sygnał, że jak ktoś ma być z tą osobą, to będzie, ale na razie są inne rzeczy do zrobienia, inne rzeczy do załatwienia i tyle, nie? I należy w ogóle do tego podejść w taki sposób bardzo ludzki, bardzo przyziemny, nie taki odleciały, wiecie. Jeszcze zobaczymy, czy pojawi nam się jeszcze jakaś historia czyjaś. Może ja cały czas muszę nadzorować, słuchajcie, to tło, żeby ono mi tutaj nie wariowało. Czy jeszcze się pokaże jakaś historia? Ktoś tutaj bardzo dużo pracuje, kobieta bardzo dużo pracuje, bardzo skupia się w ogóle na rodzinie, na dzieciach zwłaszcza, jeżeli ma. Jeszcze biorę pod uwagę, że ale tutaj jest tak dużo energii zajmowania się pracą i takimi rzeczami po prostu przyziemnymi. Po prostu pójście za głosem rozsądku. A jednocześnie widać tak dużo wspomnień, tak dużo, jakby wam to powiedzieć, rozmyślania o tym, jak było, co było. Tak jakby, wiecie, nikt wam tych chwil po prostu nie odbierze. I to jest takie, kurczę, wow! Zobaczcie, wy z tą osobą jesteście parą królewską. Nikt wam tej historii nie odbierze. Ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę, że wy obecnie macie partnera, z którym tworzycie taką właśnie zgraną relację i jakby nie zamierzacie jej poświęcać na rzecz czegoś, czego nie do końca możecie być pewne. Dobra, więc ja sobie teraz zobaczę męską stronę i żeńską stronę, co czujecie, co zamierzacie wobec siebie. I potem zobaczymy sobie znaki zodiaku. Dobra, moje drogie dziewczyny, moje drogie panie, słuchajcie, zaczynamy. Będziemy najpierw omawiać tą stronę męską, co on czuje, co zamierza, co właściwie teraz on porabia. No to ja przede wszystkim widzę taki komunikat: byłaś dla mnie całym moim światem. Także no, widzę, że już grubo się zaczyna. Byłaś dla mnie całym moim światem. I teraz tak, ten mężczyzna, on czuje się dosłownie przez was porzucony. Chyba, że to jest takie na zasadzie po prostu nic tutaj się dalej nie dzieje, tak? Jakby on bardzo mocno sobie zdaje sprawę z tego, że był tą osobą trzecią. I dla niego to jest takie, tak nie powinno być, dlatego że my jesteśmy sobie gdzieś tam przeznaczeni, że po prostu wy jesteście, według niego, wy jesteście dla siebie przeznaczeni, wiecie, może wy też tak czujecie, że jesteście dla niego przeznaczone, ale jakby ja mam takie poczucie, że kobieta bardzo realistycznie patrzy na to, co się dzieje w jej życiu, bardzo realistycznie postępuje, bardzo realistyczne kroki podejmuje, takie zgodne z nie tyle co ze swoim sumieniem, ale z takim porządkiem rzeczy, jaki ma kobieta obecnie. Na zasadzie najważniejsze są dla mnie moje dzieci, mój partner i tak dalej, i tak dalej. Jak coś tak się patrzę w bok, wiecie, bo kontroluję to tło, które tutaj jest. Dobra. I co dalej? Słuchajcie, ja tutaj widzę generalnie u niego taką potrzebę odezwania się. Widzę potrzebę odezwania się, że aż go po prostu zjada
to od środka i to widać bardzo mocno, że po prostu w ogóle ja mam takie poczucie, że wy dla tego faceta jesteście po prostu ideałem, że nie ma lepszej od was, że po prostu wy macie wszystko to, czego on by chciał od kobiety, to, czego on by oczekiwał. Wy jesteście takim jego spełnieniem marzeń, ale on, słuchajcie, pokazuje się jako osoba, która dosłownie postanawia czekać. On sobie tutaj przysiadł i obserwuje. Obserwuje was z przyczajki, obserwuje sobie, co tam porabiacie, z kim jesteście. Ja mam takie poczucie, że ten facet nie do końca zamierza sobie po prostu układać gdzieś tam życie, dlatego że cały czas czeka tutaj na was, słuchajcie. To jest coś takiego, nie, ja nie pójdę dalej, ja się zawieszę tutaj, dlatego że... A co by było, gdyby na przykład ona przestała z nim być? Dosłownie coś takiego. Co by było, gdyby ona przestała z nim być? Ja wtedy muszę korzystać. Muszę tutaj kuć żelazo, póki gorące. On jest w takiej pozycji, tak? Ale on widać, że teraz się zajmuje, słuchajcie, finansami. On teraz buduje swoją niezależność finansową. Trochę to wygląda tak, jakby szykował się na was. Cały czas się pokazuje takie obczajanie was po prostu od boku. Jakby widać, że ta sytuacja jest dla niego bardzo ciężka, ale on się zajmuje po prostu robieniem hajsu, dosłownie. On zarabia pieniądze, buduje swoją stabilność finansową. Postanowił wykorzystać ten czas, gdy was nie ma, na to, żeby zbudować swoją stabilność finansową. Ale to jest takie, ja wiem, że my i tak będziemy razem. Ja wiem, że ty będziesz tą moją cesarzową, a ja będę tym twoim królem. On cały czas was widzi w tej jednej roli. I tutaj jest bardzo dużo wspominania tych chwil, które macie za sobą. Także tak to wygląda z jego strony. Ja od razu sobie wyciągnęłam, słuchajcie, wiadomości od niego. To jest coś takiego, widzicie? Dobra, więc po pierwsze, byliśmy zbyt młodzi i ja biorę tutaj pod uwagę relacje, które gdzieś tam trwają od wielu, wielu lat, nawet powyżej 10-15 lat i gdzieś tam cały czas o sobie pamiętacie, cały czas o sobie myślicie i w zasadzie tak to wygląda i nie zmienia się to w ogóle. Dalej, cały czas czekam na znak od ciebie. No i ostatnia wiadomość, ciągle odtwarzam nasze rozmowy, w takim sensie, że on bez końca odtwarza te rozmowy, że on cały czas do nich wraca i nie może się w zasadzie od tego oderwać. Dobra, więc ja teraz biorę się za sprawdzenie tego, co myśli kobieta i co ona zamierza. Dobra dziewczyny, więc rozgryzamy was po prostu na całego, więc ja widzę, że wy... postrzegacie tą znajomość na zasadzie było, minęło, skończyło się, bo działy się różne rzeczy między nami, no i generalnie rzecz biorąc to nie ma sensu. Jakby ja widzę, że generalnie rzecz biorąc dziewczyny skupiają się na odbudowaniu swoich związków albo na polepszeniu sytuacji w tych związkach, dlatego że w tych związkach ta sytuacja wygląda nieciekawie. Być może wy się ze swoim partnerem kłócicie, ten partner też się pokazuje jako taki... chciałam powiedzieć troglodyta, ale nie o to chodzi. Ten partner pokazuje się jako facet, który, że tak powiem, w zły sposób rozumie, że tak powiem, władzę w związku, bo nie ma czegoś takiego jak władza w związku. Albo się dogadujemy, albo nie. No i o, tyran, że ten partner pokazuje się jako taki tyran w tej relacji. No i generalnie rzecz biorąc, dziewczyny czują się bardzo, bardzo samotne w swojej sytuacji, ale dziewczyny mają taki zamiar ratowania swojej sytuacji związkowej i to bardzo mocno. Dziewczyny pokazują się w 100% zaangażowane w tą swoją sytuację związkową i jakby... Ja mam takie poczucie, że dziewczyny bardzo mocno wyczuwają, co się u niego dzieje, że one po prostu intuicyjnie czują, co prawda nie ma tutaj kontaktu i to widać absolutnie i one, co więcej, dziewczyny nie zamierzają się w ogóle odezwać do faceta, nie zamierzają podjąć kroku i wiecie co, z jednej strony ja uważam, no bardzo dobrze dziewczyny, a z drugiej strony, jeżeli wy macie okazję, to czemu nie? Ale wiecie, jeżeli wy macie związki i chcecie te związki odbudować, albo po prostu chcecie być w porządku, to, no to ja rozumiem, że tutaj absolutnie nie ma odzywania się i tutaj dziewczyny pokazują się jako osoby, które się nie odzywają.
ale widać, że wy bierzecie pod uwagę to, żeby z nim być. Tutaj jest cały czas taka otwarta głowa, nawet jak macie te związki, małżeństwa i tak dalej, jest tutaj otwarta głowa do tego, żeby być z tym facetem. Więc jakby ja widzę po prostu, no takie, no, no zobaczymy co będzie, tak? Jeżeli mi tutaj nie wyjdzie w związku, to fajnie by było się odezwać, ale jeżeli wiesz, ale jeżeli wyjdzie, no to... No generalnie rzecz biorąc widać, że wy skupiacie się teraz na byciu przy rodzinie, na odbudowywaniu tej stabilizacji rodzinnej i z tego co mi się wydaje w tym głównym, ogólnym rozkładzie było to, że no was ta sytuacja rodzinna, emocjonalna trapi i tym się najbardziej teraz przejmujecie, także no nie zostawiajcie tego absolutnie, dobrze jest się tym przejąć jednak, tak? Ja na przykład jestem zdania, że zawsze walczymy do końca, nie zostawiamy czegoś tak o, żeby nie wiadomo co się z tym stało, tylko po prostu walczymy do końca i tutaj jak najbardziej popieram takie podejście, walka do końca. Ponadto dziewczyny też zwracają uwagę na swoje dzieci, na zasadzie nic nie zrobię, bo są dzieci, nie będę tutaj odwalać akcji, bo są dzieci. Dzieci są dla mnie najważniejsze, bardzo mi zależy na ich przyszłości. I tutaj dziewczyny bardzo, bardzo stawiają na rodzinę. Tego kontaktu nie ma zdecydowanie. Czy one zamierzają się odezwać? Nie. Dziewczyny nie zamierzają się odezwać, bo stawiają po prostu na swoją relację, swój związek, swoją rodzinę i raczej takie rozsądne rzeczy, ale on widać, że jakby gdzieś tam ta perspektywa bardzo kusi, jakby jest on dla was tym pewnego rodzaju zakazanym owocem i to jest coś takiego... Dosłownie, ja mam takie poczucie, że wy mieliście odwagę, bo oh Jezu, jaką odwagę, wy mieliście okazję, żeby być razem bardzo wiele lat temu, ale tak jak tutaj u faceta było, byliśmy zbyt młodzi i to jest dokładnie ten motyw, zobaczcie. Ponadto ja mam takie poczucie, że nawet jak byliście kiedyś nastolatkami albo byliście po prostu młodsi, to o, widzicie jak fajnie ciepełko zakrzywia powietrze. Nawet jak byliście młodsi, to i tak tutaj nie mogliście zbytnio nic robić. Po prostu taki zakazany owoc od początku, a teraz dorośliście, dojrzeliście i co dalej. No i nic, ja mam takie poczucie, że tutaj u dziewczyn mogą być sny, bardzo intensywne, sny nawet takie przynoszące informacje, tylko że wy się pokazujecie w takiej sytuacji, że wy nic z tym nie możecie zrobić, no bo co wy macie zrobić w ogóle z tym? No nic, no. Tutaj ewidentnie widać, że gdzieś tam będzie ten kontakt poprzez sen. Tylko uważajcie, żeby przez to wszystko nie sfiksować, dobra? Bo tutaj jest ewidentnie takie ryzyko, no że możecie nawet zwariować przez to, więc tutaj uwaga, uwaga, uwaga. I teraz co by ona chciała mu powiedzieć? Chciałabym powiedzieć ci, co czuję. Chciałabym móc cofnąć moje słowa. To była moja wina, ale obwiniałam ciebie. Czyli to wygląda tak, jakbyście powiedziały mu coś, co go szczególnie zabolało i gdzieś tam żałujecie tego. Chociaż może być odwrotnie, ale dobra. Nawet nie wiesz, jak ciężko było mi pozwolić tobie odejść. Patrząc na jego karty, no to nie ma dla mnie rzeczy zaskakujących w tym rozkładzie. Okej, dobra, kochani, więc ja przechodzę już do znaków zodiaku, także zaczynamy standardowo od barana. Moje drogie barany, jak tutaj to się pokazuje u was? Przede wszystkim widać, że albo wy, albo ta osoba, albo oboje gdzieś tam bardzo mocno wewnętrznie cierpicie, bo jest tutaj taka sytuacja, że cały, w ogóle nie wiem, czy kobieta ma długie włosy, tutaj się pokazuje długowłosa kobieta, ale dobra. I powiem tak, jakby widać cały czas, że tutaj ta osoba przychodzi, może przychodzić w snach, mogą to być takie znaki, takie chciałam powiedzieć podprogowe przekazy, jest tutaj dużo wspominania, jest wzajemna tęsknota, w ogóle tutaj widać też taką obserwację z ukrycia, ale jaka to jest obserwacja? Bardzo mi się tutaj kojarzą te wszystkie messengery, jakieś inne portale społecznościowe, Instagram, Instagram i tak dalej. W każdym razie tutaj widać mnóstwo wspomnień, bym powiedziała zamknięcie się w tym temacie, nie mówienie o nim nikomu, no i taką tęsknotę. W ogóle też widać to, że
gdzieś tam może to was zjadać od środka i kraść waszą energię, więc no uważajcie po prostu, tak, uważajcie po ludzku. No i słuchajcie, jeszcze wiadomość z kart. Byłeś, byłaś najlepszą rzeczą w moim życiu. Okej. Okay. Moje drogie byki, ewidentnie widać, że ktoś, któryś z was ma tutaj relacje. Macie tutaj relacje. O, przepraszam. Jest bardzo późno. Macie tutaj relacje i generalnie rzecz biorąc jest to relacja raczej z tych dłuższych, raczej z tych, w których dużo pracy zostało włożone, żeby to po prostu, no wiecie, no, każdy związek kosztuje dużo pracy, ale tutaj widać taką pracę, która ma się po prostu, że tak powiem, ma procentować na lata. No i generalnie rzecz biorąc, ja mam takie poczucie, że byki bardzo postawiły na tą swoją stagnację, na to swoje... O, przepraszam jeszcze raz. Matko Boska, muszę się napić kawy. Na to swoje domostwo. I jakby widać też to, że z jakiegoś powodu bardzo się w tej sytuacji męczycie, ale jest wam łatwo, wbrew pozorom. I... tutaj widać przede wszystkim skupienie na materialnej stronie życia, na zarabianiu, nie wiem, na inwestycjach w ten dom z tym partnerem. Jakby wy się trzymacie, ok? Wewnętrznie gdzieś tam jest taka rozpierducha, ale widać, że wy się trzymacie. Natomiast on już się nie trzyma, on wariuje, albo ta druga strona po prostu wariuje. Mam takie poczucie, że bardzo by się chciał odezwać, a z drugiej strony nie chce się odezwać, męczy się. No jest tutaj coś takiego, że facet myśli, że zwariował. On sobie nie zdaje zbytnio sprawy z tego, co tak naprawdę was łączy. On ewidentnie sobie z tego sprawy nie zdaje, ok? On myśli, że zwariował. Jeżeli dla kogoś to ma znaczenie, to tutaj jest symbol czarnego kota. Mówię, jeżeli to dla kogoś znaczenie ma, może masz czarnego kota, może widziałaś czarnego kota, to może być dla ciebie znak. Słuchajcie, no przekaz jest taki, nie mogę przestać o tobie myśleć jeszcze z tym naszym wariatem. Także byczki, no ale ja się nie dziwię, bo byczki są piękne. Byczki są piękne i powabne i w ogóle takie... Moje drogie bliźnięta, powiem wam jedno, ten wasz bratni dusz, bliźniaczy płomień i tak dalej, ma ego po prostu wystrzelone pod sam kosmos, naprawdę. On w ogóle tak jakby sobie myślał, że może was mieć, że w zasadzie nic mu nie może przeszkodzić, po prostu ego wystrzelone w kosmos. No i słuchajcie, wy się pokazujecie tutaj jako mega wrażliwe kobiety, ale też jako kobiety, które czy powinny uważać? Jeżeli macie związek i chcecie go utrzymać, to absolutnie zero kontaktu z tym człowiekiem. No widać tutaj mocno, że jeżeli wy gdzieś tam się ugniecie i będzie tutaj jakiś kontakt, no to się nie skończy dobrze dla was. Co więcej, no ja mam poczucie, że może z tego wyniknąć naprawdę niezła drama. Tutaj widać, że jesteście obserwowane po prostu. Jesteście obserwowane. Po cichu jesteście obserwowane. Facet was obserwuje. Jeżeli jesteś bliźniętami facetem, no to mnie to trochę dziwi, bo bliźnięta są raczej takie towarzyskie, ale po prostu wiedz, że niezależnie czy jesteś babką, czy facetem, to najlepiej by było siedzieć cicho w tej sytuacji. Tutaj się pokazuje mężczyzna albo kobieta z obsesją. Jeżeli kobieta z obsesją, no to kobieta naprawdę taka mega rozkręcona. No i tutaj trzeba uważać. Jeżeli chcecie zachować związek, to trzeba uważać. Jeżeli nie macie związku, tylko tą osobę, no to bym powiedziała, że można się spodziewać takich jakichś dziwnych wiadomości ze strony tej drugiej osoby, więc po prostu uważajcie. No z racji tego, że ten przekaz jest mega krótki, no to ja już sobie pozwolę na przekazanie wam tej wiadomości tutaj. No i słuchajcie,
To jest mega dziwne. Nie mogłem pozwolić się do mnie zbliżyć. Jeżeli ten facet miał rodzinę albo ma i ma związek, no to ja wcale się nie dziwię. I tutaj to ego. I często jest taka zagwozdka, czy bratnie dusze i bliźniacze płomienie mogą mieć to ego takie nadmuchane. No mogą mieć, dlatego że słuchajcie, cały czas no jednak jesteśmy ludźmi, tak? Nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, istotami czystymi, anielskimi. Każdy ma jakieś takie... każdy może mieć, nie wiem, coś za uszami albo, nie wiem, może mieć tak, że gdzieś tam w środku duszy są jakieś takie ciemne zakamarki, których często może ludzie się wstydzą, albo o nich nie mówią, albo umieją nad nimi panować. No jakby tutaj ja mam poczucie, że któryś z Was bardzo mocno panuje nad tymi ciemnymi zakamarkami duszy. Dalej, ego, on myśli, że bardzo Was pociąga. No może i tak, ale jakby w ogóle strasznie taki, albo jeżeli jesteś bliźniętami, tak, no to możesz mieć takie poczucie, że no ale jestem pociągający dla niej, nie, weź, błagam, kurczę, dużo jest tutaj energii lwa, więc ja bym wtedy to rozumiała, ale też kurczę, wiecie co, nie obraźcie się polscy mężczyźni, ale... A w ogóle mężczyźni, ale uważam, że jeżeli aspirujecie do związku z super dupeczką, no to wy też musicie być super dupeczkami. Sorry, ale... No niestety, czasy się zmieniają i nie wystarczy to, że, nie wiem, facet zdejmie skarpetki czy coś, tylko kobieta chce zadbanego faceta, więc zapamiętajcie to. Dobre, to nie był... Dobra, to nie był dobry czas dla nas. Także widać też, że nie spotkaliście się w dobrych okolicznościach życiowych. Moje drogie panie raczki, ja mam takie poczucie, że tutaj mężczyzna może mieć was i jakąś kobietę, że on jest tutaj taki bardzo mocny, dominujący. On tutaj jakby ustala warunki tej relacji. Ale tutaj też jest ego wystrzelone w kosmos. Jakby ja widzę tutaj u was zranienie. Ale ja widzę u was zranienie, ale w moim poczuciu powinnyście się do tego bardzo mocno zdystansować, dlatego że jakby wam to powiedzieć, wy macie tutaj wiadomość, byliśmy zbyt młodzi, ale ja bym powiedziała jedno, nie spotkaliście się w dobrym czasie, on jest jeszcze zbyt taki, jest zbyt szczeniacki i nie dorasta wam do pięt, okej? Jesteście kobietami rakami. Kobiety raki są zazwyczaj bardzo empatyczne, bardzo psychicznie dojrzałe, a on nie pokazuje się tak. Naprawdę to jest takie, nie dorasta wam do pięt. I wiecie, jakby z czym do ludzi po prostu, no nie? Po prostu widać, że ktoś tutaj obraca dwiema laskami. W ogóle widać to, że bardzo was ta sytuacja rani. I jakby... Ja bym na waszym miejscu po prostu odpuściła, ale jeszcze dołożę radę, chociaż no mówię, ja bym tutaj odpuściła. No totalnie, tutaj jest nawet takie, wiecie, od razu zastanów się nad tym, czy by tego nie zakończyć. Bo jak tego nie zakończysz, to po prostu jebnie to. I to jak jebnie, to będzie słabo. Jakie macie wiadomości? Tak jak powiedziałam, byliśmy zbyt młodzi. Kolejna, chcę ciebie. I trzecia, jestem wdzięczna za lekcję duchową. Także lecimy do lwa. Moje drogie lwy, to czytanie jest bardzo specyficzne, bo albo to jest stricte od was, albo do was, ale bardzo czuję, że to jest od was. W ogóle wcześniej mówiłam, że jest dużo lwiej energii i na czytaniu na Plutona w wodniku też tam coś było z lwem takiego ważnego, więc zobaczcie sobie. W każdym razie ja tutaj widzę, że mężczyzna obserwuje kobietę chciałam powiedzieć z ukradka, nie wiem, czy to dobrze powiedziane, ale po prostu obserwuje ją z pewnego rodzaju odległości albo stalkuje ją dosłownie na social mediach. I przede wszystkim widać to, że kobieta sobie układa po prostu wszystko. Kobieta sobie układa wszystko, a on się w ogóle pokazuje tutaj jak taki, jakby to powiedzieć... On jest spirytualnie jeszcze nisko. Jest jeszcze nisko, tak jakby się niczego nie nauczył, tak jakby to ego było takie wydumane, aż
do granic możliwości, nadmuchane do granic możliwości, i ten mężczyzna jeszcze niczego się po prostu w tej sytuacji nie nauczył. Co więcej, jakby tutaj widać to, że ta relacja, tak jakby, wiecie, relacja trójkowa, ale ukryta, relacja prowadzona poprzez takie, wiecie, głównie social media, z jego strony duża samotność, albo z jej strony, w ogóle ze strony lwa jest duża samotność, lew się czuje bardzo samotny, ale jakby taka myśl, że to właśnie ta osoba jest dla was tym całym światem. I tutaj wam na tej osobie najbardziej zależy, co by nie było. W ogóle tutaj lwy pokazują się bardziej jak single i lwy się pokazują właśnie jako te osoby, które są takie czekające. Jeszcze sobie dołożymy coś może. A co zamierzają? O, przepraszam. Co zamierzają lwy? No na razie jest faza odejścia, tak? Na razie jest faza odejścia, na razie jest faza takiego rozmarzenia, że może jeszcze kiedyś się uda, ale ona już coś ma, dosłownie, dobra. Więc tutaj raczej podchodzicie do tego na zasadzie, no, walić, co nie? I teraz tak, bycie blisko ciebie jest odurzające. I jakby tutaj bym powiedziała, patrząc na to, że on jest jeszcze spirytualnie nisko, to bym się nawet zgodziła z tym, wiecie, bo... chociaż może to nie łączmy tego, wiecie, bo... jakby bycie blisko osoby, która nas tak nie tyle co pociąga, bo już tam pomijmy to przyciąganie takie stricte seksualne, ale bycie obok osoby, która wywołuje na nas tak duże wrażenie, jest po prostu odurzające. Dalej, chowam się za materialnymi rzeczami. I ja mam takie poczucie, że tutaj to jest ta kwestia tego, że on po prostu zarabia na to, żeby... nie wiem, pokazać się jej, żeby mieć swoje zaplecze finansowe. I dalej, prawda mnie zmiażdżyła, ale o czym ta prawda? O tym, że wy jesteście w związku? O tym, że co? Kogo zmiażdżyła prawda? No nic, dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Moje drogie panienki, generalnie rzecz biorąc, no u was jest dość specyficznie. Jakby ja widzę tutaj ze strony mężczyzny bardzo duże przyciąganie seksualne i to, że wy go bardzo pociągacie, ale że nie może tego zrealizować. I w zasadzie do tej pory jest to w zasadzie jeden znak, gdy mężczyzna pokazuje się w takiej energii właśnie takiego, takiej chęci na to. I w zasadzie jak mam takie poczucie, że on nie do końca, on jest bardzo osadzony w materii, on nie do końca rozumie po pierwsze sens tej relacji, po drugie o co w tym wszystkim chodzi. Dla niego to jest takie, no po prostu mi się podobasz, aż wariuje, aż po prostu mi odwala. I ja mam takie poczucie, że mężczyzna, którego macie na myśli, ma bardzo silną energię i on wręcz tą energią potrafi różnymi rzeczami manipulować, różne rzeczy nawet manifestować i możecie nawet zauważyć w swoim życiu takie bardzo specyficzne rzeczy, bardzo specyficzne wydarzenia, które mogą nie mieć zbytniego sensu. Jakby możecie sobie myśleć, a to jest jego robota, no bo on się tutaj tak pokazuje jako taki typowy magik, on to potrafi po prostu. Także no... no ja bym się wcale nie zdziwiła. Dobra, nie będę się rozwlekać, słuchajcie, bo te przekazy są tak długie, że to jest masakra. No ale słuchajcie, dziewczyny, warto byłoby, żebyście sobie stworzyły taką mentalną ochronę przed tym, żeby on właśnie was nie manifestował ani nie robił nic takiego, bo wiecie, no zacznie wam przyłazić do snu i po co wam to? Będzie wam po prostu rybanie. Dalej, więc słuchajcie, macie takie wiadomości jak: mówisz do mnie poprzez muzykę, szukam ciebie wszędzie. No to jest dla mnie bardzo logiczne. No i dalej. Nadszedł czas, abym wyzdrowiał. No ciekawe, z czego ma koleś wyzdrowieć, przepraszam bardzo, jak tutaj fujara widać lata, jak nie wiem co. Dobra, lecimy do wagi. Moje drogie wagi, jak ja zobaczyłam ten przekaz, to po prostu padłam, bo po pierwsze macie taką wiadomość, jak, nie wiem czy widać, kocham cię. No ta osoba was kocha, albo wy ukochacie, ale ja bym bardziej stawiała na to, że to wy macie wiedzieć, że ta osoba was kocha. Także pierwszy znak w dzisiejszym horoskopie dla bratnich dusz i bliźniaczych płomieni, że ktoś kocha wagę. Ja tak sobie myślę, jakie znaki zodiaku tutaj mogą kochać wagę. Na pewno skorpion. Na pewno skorpion. Czy coś jeszcze jest? Słuchajcie, bardzo mi się kojarzy lwia, ognista energia, ewentualnie jeszcze znaki ziemskie, koziorożec, byk.
Kociorożec zbyk, ale nie, lew to faktycznie lew, lwia energia, lew tutaj się mocno pokazuje. Lew w ogóle pokazuje się bardzo w energii takiego, bym powiedziała, wymęczenia tematem, cierpienia przez to. Ale dobra, lecimy. Więc ja tutaj widzę, że on generalnie rzecz biorąc cały czas wzdycha, tutaj jest rozmarzenie na, o was, bym powiedziała, że bardzo go nosi, żeby tutaj się odezwać, ale z drugiej strony on sobie myśli, nie, ja się nie odezwę, w ogóle widać, że ten facet po prostu wariuje, tutaj jest dosłownie wariowanie i takie bardzo duże męczenie się z samym sobą, jeżeli chodzi o to, bo on, jakby wam to powiedzieć, zaraz wam powiem, jaką wy macie wiadomość, jakby zrozumiecie, o co chodzi, ale ja mam takie poczucie, że on jeszcze świruje. On jeszcze świruje, on jeszcze nie ogarnia zbytnio tematu, nie wie dlaczego tak się zachowuje, nie wie dlaczego tak to wygląda, ma wrażenie, że jej mu odbiło, że ma obsesję, że się zakochał i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, tu jest wiadomość taka, jak zaczynam rozumieć naszą więź. Więc ja mam takie poczucie, że zwłaszcza wagi, jeżeli się zajmują ezoteryką, bo tutaj się wagi pokazują jako takie czarodziejki, jeżeli na przykład on was obserwuje, bo teraz jest dużo tych platform, jakieś tam wiecie, TikToki właśnie, TikToki, YouTube, Facebook, gdzie też dziewczyny dodają treści ezoteryczne, nie myśl z ertycznymi, to no ta osoba może was tutaj obserwować i jakby dzięki wam wy tu, po prostu wy tego faceta po prostu przebudzacie, wy tego faceta przebudzacie, nawet wiecie, nawet jeżeli się nie zajmujecie ezoteryką i nie stawiacie kart, nie czytacie, nie wiem, z energii w jakikolwiek inny sposób, to na przykład udostępniacie takie rzeczy i on może zacząć łapać halo, 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 ale już wiem, o co chodzi, wiem, co to są te bliźniacze płomienie i bratnie dusze, a może my faktycznie jesteśmy tym, no nie, wiecie, o co chodzi, także tutaj takie sugestie i takie przekazy podprogowe bardzo mocno działają. Jakby ja tutaj widzę u niego energię taką, że jest to facet, który byłby w stanie być ze starszą kobietą dla własnego bezpieczeństwa albo trzyma się przy matce, ale bardzo mocno tutaj jest pokazana energia faceta, który trzyma się przy starszej od siebie kobiecie. Kobieta dojrzała, on może jeszcze niekoniecznie, taki facet 28 do 35 roku życia, no może trochę starszy, ale duchem bardzo młody i trzymający się po prostu starszej od siebie i dojrzalszej kobiety. No ale słuchajcie, jakby on cały czas jest w takim oczekiwaniu, że no dobra, no jestem sobie z nią, ale nie jest to moje spełnienie marzeń, nie jest to moja bratnia dusza i ja tutaj cały czas czekam i mam takie kurcze, a jeżeli ona coś zrobi, tak, nie wiem, zerwie z nim, rozwiedzie się z nim, cokolwiek, to ja od razu lecę, nie? To jest takie, że on byłby w stanie po prostu pójść za wami w ogień. Jakby on jest tą sytuacją przeciążony, przemęczony, więc to no, nie jest po prostu łatwe. No i właśnie to takie, no kocham cię, nie? On was kocha. No widać tutaj, że on was kocha po prostu, bo no, tutaj w tych kartach widać, że ten facet po prostu, on szaleje. Nienormalny. Przepraszam, faceci. Dobra, dalej. No i słuchajcie, zaczynam rozumieć naszą więź. No i dalej, czasami nie śpię myśląc o tobie. Ja bym powiedziała, że przy takich kartach nie czasami, tylko pan tutaj nie śpi ciągle. Dobra, lecimy dalej. Moje drogie skorpiony, spadniecie po prostu z krzesła, jak to usłyszycie, więc generalnie, chociaż może nie spadniecie, dobra. Skorpiony, zwłaszcza te, co mają skorpiona w słońcu i na ascendencie, jakoś mi się tak kojarzy, wiecie, tutaj nie ma energii księżycowej, ale jest energia słońca i bardzo czuć mocno w ogóle ten znak wschodzący, tak, więc tutaj wszystko, co związane ze słońcem i ze wschodem słońca, ascendent i słońce, wy macie zwłaszcza słuchać. Generalnie rzecz biorąc, ja widzę to, że jedno z was ma jakąś odpowiedzialność i, że tak powiem, nad nią dzierży po prostu nad nią tą buławę. Bardzo dbacie o swój stan obecny i chcecie tutaj tego, że tak powiem, spokoju. I teraz powiem tak. Albo was, albo jego, ją, triggeruje to, co się dzieje u was.
I to wygląda tak, jakby ta osoba starała się nie patrzeć wręcz na to, jak żyjecie, co robicie, z kim coś robicie. W ogóle stara się nie patrzeć ta osoba na wasze życie. Dlatego, że tutaj jest takie poczucie, ojejku, wspominania, żałowania tego, że to nie wyszło. I jakby ja mam takie poczucie, że każde zobaczenie was przez tą osobę sprawia, że tej osobie dosłownie krwawi serce. Wiem, jak to brzmi, ale tak to wygląda. No i słuchajcie, jakby ja mam takie poczucie, no ta osoba jest bardzo mocno skupiona na zarabianiu pieniędzy, więc tutaj może być lew. Albo inny znak, ale mi się tak bardzo ta lwia energia bardzo kojarzy. Może być koziorożec, może być byk. W ogóle wiecie, że jak macie skorpiona na ascendencie, to wasz descendent to jest byk. A ja kiedyś tam czytałam, że skorpiony bardzo się dobrze dogadują z bykami, więc why not? No ale w każdym razie tutaj widać, że jeden z was na pewno jest bardzo zajęty zarabianiem pieniędzy, drugi jest bardzo zajęty pilnowaniem swojej stabilizacji i mówię, to jest takie, nie wchodzę nawet na ten profil, bo nie chcę widzieć, co ona dodaje, bo mnie to strasznie rani. W ogóle tutaj jest takie dalej rozpamiętywanie tego, co się wydarzyło, żałowanie chwil, które nie wyszły, a mogły. Także no bardzo, bardzo sentymentalnie to wygląda, ale widać tutaj bardzo dużo skupienia na finansach, na stabilizacji i domu. No i słuchajcie, no macie tutaj taką wiadomość, jak byliśmy zbyt młodzi. Pamiętam każdy detal tego dnia. Ja mam takie poczucie, że tutaj chodzi o dzień, w którym się poznaliście. Nie wiem, podaliście sobie dłoń, spojrzeliście sobie w oczy i jakby jedyna przeszkoda to było to, że wy byliście zbyt młodzi i po prostu, że gdzieś tam to wasze życie potoczyło się tak, a nie inaczej i teraz nie można nic z tym zrobić. I teraz tak, moje życie nie jest takie, jak się wydaje, czyli on na pewno albo ona zakładają maskę, albo wy też pokazujecie swoje życie w zupełnie inny sposób, niż ono wygląda, tak? I tyle. Dobra, lecimy dalej. Moje kochane strzelce, lecimy z wami, także słuchajcie, generalnie widzę, że w waszym życiu coś tam może się nie układać. Być może nawet jesteście z tą osobą w związku, ale nie musicie być, oczywiście. Ale ja biorę pod uwagę też takie rzeczy, bo tutaj widać, że ewidentnie wam jest po drodze do siebie. W ogóle bardzo mi się tutaj kojarzą strzelce księżycowe i słoneczne. Oczywiście zwróćcie uwagę na ten ascendent i na tą Wenus, ale wiecie, o co mi chodzi. No ja tutaj widzę, że strzelce czują się bardzo samotne w swojej sytuacji i są na takiej granicy wytrzymałości. Jeżeli tutaj macie na myśli swoją partnerkę, partnera, a czemu by nie, to tutaj jest niedogadywanie się i takie poczucie, kurde, no naprawdę już mam ochotę po prostu zostawić to i mieć to w nosie, ale może byłoby dobrze pomyśleć o tym, żeby jednak wspólnie iść tą drogą. Co więcej, tutaj pokazuje się w ogóle wyjście z kryzysu, wyjście z tego wszystkiego. Jeżeli nie jesteście z tą osobą, to tutaj widać ewidentnie, że rozpoczniecie po prostu jakąś drogę sami. Być może poznacie nawet kogoś po tej drodze, ale czy wam się będzie chciało w ogóle być z inną osobą, bo ja nawet bym powiedziała, że wątpię, dlatego, że tutaj jest dużo rozpamiętywania, dużo tęsknoty, w ogóle te czytania ci to są takie bardzo sentymentalne, bardzo wypełnione właśnie tą tęsknotą i takim, kurczę, tak mi ciebie brakuje i w ogóle, no nie, więc jakby tak to wygląda. No i słuchajcie, jakie macie przekazy. Staramy się pospieszyć, bo powiem wam, że jestem już trochę śpiąca. Nie mogłem pozwolić się do mnie zbliżyć. No tutaj z jakiegoś powodu pan się chyba dystansował, co? I jeżeli na przykład wy byliście w związku, to ja rozumiem. Dalej, to nie był dobry czas dla nas. Okej, teraz rozumiem. Wiem, że odwracałem uwagę od twojego bólu i trochę to wygląda tak, jakbyście się przyjaźnili, tak? I jakby gdzieś tam te okoliczności były niesprzyjające, ale on jednocześnie się nie popisał jako przyjaciel, nie? Zobaczymy, czy coś jeszcze chcą karty przekazać. A powiem wam, że mi się chce spać. Naprawdę chce mi się spać. No jest tutaj ta tęsknota i w ogóle ktoś ma związek, ale jest tutaj ta tęsknota, nie? No co mam wam więcej powiedzieć? Lecimy dalej. Moje drogie koziorożce, słuchajcie, no
To czytanie jest specyficzne. Jeżeli macie raka jeszcze w swoim portrecie urodzeniowym, to na pewno będzie do Was, zwłaszcza raka księżycowego. Ja tutaj widzę w ogóle kobietę koziorożca, która jest tak piękna. Ona jest tą taką dla niego królową. W ogóle to jest ideał kobiety. Pani ma ciemne włosy. Zobaczcie, tylko nie mogę tej karty sobie pokazać. Pani ma ciemne włosy i po prostu jest tym spełnieniem marzeń, dosłownie. To jest taka, to jest ideał po prostu kobiety, ale widać też to, że wasza relacja jest relacją w tajemnicy i nie do końca, jakby wam to powiedzieć, nie do końca możecie sobie powiedzieć, co czujecie w tej sytuacji. Tutaj widać, że też nie za bardzo macie pole do popisu, żeby cokolwiek zrobić. Nie za bardzo możecie wykonać jakikolwiek ruch. Chociaż gdybyście podjęli działanie, to oczywiście. Do czego, no szczerze powiedziawszy, nie namawiam, no bo wiecie, to nie są łatwe wybory. I jakby namawianie kogoś do tego, dobra, co, zmień swoje życie, to jest szansa, rzuć tą kobietę, rzuć tego faceta, bo to może być szansa. Absolutnie bym nikomu takich rad nie dawała, dlatego że wiem, jak... Po pierwsze, to jest odpowiedzialność. Po drugie, wiem, że takimi radami można komuś naprawdę coś bardzo cennego mimo wszystko zepsuć. I wręcz uważam, że... O matko kochana, o mój chód tutaj. Poczekaj, muszę kotka mojego uwolnić, bo... O Jezu, biedna była po prostu przygnieciona. Zobaczcie. Moje kociątko kochane. No, w każdym razie... Tutaj bardzo nie puścę cię teraz, bo zgniotą cię ponownie. Zgniotą cię ponownie w tej wiedźmiarni. Widzicie, jakie słodziaźne, kochane moje. Moje biedactwo pognicione. Idziemy już? Bo mama to po prostu zaraz z tego gorąca to umrze. No totalnie. Dobra, ale słuchajcie, jeszcze ona jest tak cieplutka. To jest tak cieplusi kotek. Naprawdę? A! Ona taka jest ciepła. Zmykaj. Dobra, w każdym razie nie pamiętam, na czym skończyłam. Ale ja tutaj widzę, że bardzo do siebie wzdychacie, bardzo, jest tutaj dużo tęsknoty, ale jest też takie, ja nie mogę ci powiedzieć, co czuję. Ja sobie w ogóle dołożę, sprawdźcie sobie swoje znaki zodiaku. Tutaj widać to, że o Jezu, jak wy wspominacie wspólnie spędzone chwile i to, że wy musieliście to pożegnać, ale dalej w ogóle to jest takie, dalej się kochamy i ja w ogóle widzę, że ta sytuacja jest taka, jeżeli macie związki, to jest zagrażająca dla waszych związków, dlatego że nie tyle co widzę tutaj, bo no nie widzę tutaj takiego, wiecie, zerwania po to z kimś, żeby być razem, tylko bardziej widzę coś takiego, że zaraz wam to na łeb siądzie i... Wiecie, jakby to jest najgorsze, że zaraz wam to po prostu na głowę siądzie. No i słuchajcie, jakie wy macie wiadomości. Po pierwsze, boję się z tobą skontaktować. Wcale się mu nie dziwię, bo jakby ja mam wrażenie, że kontakt albo byłby bardzo suchy, płytki i w zasadzie niekonstruktywny, albo... rozwalilibyście system w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu, wy rozwalilibyście system i no nie wiem, czy by się dużo nie zadziało, także okej, okay. Dalej, wiedziałem dokładnie, co robię. No słuchajcie, on nie jest głupi, on dobrze wiedział, co robi. W ogóle mi się tutaj bardzo kojarzy bardzo pewny siebie facet. I dalej, chciałbym poczuć to ponownie. No, tutaj widać bardzo dużą tęsknotę za wami i to, że naprawdę on tęskni za tymi chwilami spędzonymi razem. Także, no, bardzo ciekawie, ale współczuję wam takiego męczenia się, bo to na pewno nie jest nic przyjemnego. Moje drogie wodniki, a u wodników wieje mi romansem. Ponadto wodniki są bardzo niegrzeczne przez ostatnie tygodnie i wasze czytanie, jakiekolwiek, czy tygodniówki, czy coś, no... Nic tylko was zlać po dupskach, naprawdę. Tym bardziej teraz, słuchajcie, wam się pokazuje coś takiego. Ktoś tu ma relację, nieważne czy wy, czy ta osoba, ktoś tu ma relację. Facet ewidentnie tu jakby... Ja tutaj widzę, że kobieta wie, co robi. Ona go umie trzymać za ryj. Jakby wiecie, no... Jeżeli wiecie, że on kogoś ma, to...
Jak wam to powiedzieć? Ten pluton w wodniku, o którym mówiłam, na pewno gdzieś tam bardzo mocno i personalnie zadziałał i zadziała na wasz znak. I tutaj też to się pokazuje, że jeżeli tutaj w waszym życiu było kłamstwo, no to, że tak powiem, tak to nazwę, kosmos to wyłapie i tutaj macie wieżę, więc jeżeli tutaj świadomie gdzieś tam kreowałyście tą sytuację i gdzieś tam była manipulacja tą rzeczywistością i gdzieś tam była w ogóle manipulacja drugim człowiekiem, no to mówię, to kosmos to wyłapie i tutaj rozwiąże tą sytuację, bo tutaj jest ewidentnie energia romansowa. Nieważne po prostu, które z was ma uczucia, nieważne, które z was ma związek, jest ta energia romansowa, jest energia tego, ale też tego, że to was do niczego nie zaprowadzi. Po prostu, no jakby tutaj było takie, no ulegliście tutaj tym energiom, bardzo mocno takim, no tym energią, no jejku, no nie chcę mówić tutaj na kanale tego słowa, bo nie wiem jak YouTube to odbiera, a ja wolę nie ryzykować. W każdym razie to nie ma przyszłości, w zły sposób to w ogóle zrobiliście, tego się tak nie robi. Po prostu zostawia się to. Jeżeli wy mielibyście być razem, to byście byli, a tutaj weszła manipulacja, weszły stosunki intymne. I to, że w zasadzie no nic z tym dalej nie będzie, no po prostu nic z tego dalej nie będzie, bo, że tak powiem, zaczęliście to robić od dupy strony, zamiast to zrobić porządnie i bez ranienia innych ludzi. No i słuchajcie, jakie wy macie, jakie wy macie tutaj wiadomości? Mam nadzieję, że pewnego dnia mi wybaczysz, tylko kto ma komu wybaczyć, czy wy im, czy oni wam? To już sobie poodwracajcie. Wiem, że wszystko zepsułem. No tutaj, no może on faktycznie gdzieś coś napsocił. Tym bardziej, że ten facet się pokazuje jako facet w związku, no. I teraz tak, chciałbym być kimś więcej niż twoim przyjacielem. Ale pamiętajcie, wodniki, weźcie, szanujcie swój czas, szanujcie siebie, szanujcie swoje ciało. Jeżeli on ma kobietę, no to dobrze by było sobie uświadomić jedno. Wiecie, uczucia uczuciami, ale czy on od niej odejdzie? Bo wątpię, bo on się nie pokazuje jako facet, który by chciał odejść od takiej stałej partnerki, jeżeli taką ma. Ponadto pytanie, czy mu się opłaca odchodzić. Ponadto dlaczego na przykład Jezu, jak by wam to powiedzieć? Wy możecie być fajnymi, inteligentnymi kobietami w ogóle, ale w momencie, w którym taki Mariusz wam czegoś naobiecuje, no to jednak może wam ten mózg nie odpowiadać na jakiekolwiek znaki. No i jakby mogą być tutaj kwasy, tak? Więc warto by było tutaj naprawdę pójść po rozum do głowy i po prostu olać tą sytuację, nie? Jeżeli on tutaj ma kogoś i odwala akcję mimo wszystko i robi wam nadzieję i jeszcze tutaj, nie wiem, chciałby coś więcej niż tylko przyjaźń, to się zastanówcie nad tym, czy nie marnuje swojego cennego czasu i swojej kobiecej energii przy tym facecie. No mega dziwne czytanie, ale no cóż, to nie moja wina. Dobra, lecimy do rybek, nareszcie. Moje drogie rybki, nareszcie dobrnęłam do końca, bo już po prostu padałam. Ale co chciałam powiedzieć, no wy macie taki rozkład dość specyficzny, przede wszystkim znaki zodiaku. Lew i byk będą bardzo ważne tutaj w tym rozkładzie. Czy jest coś jeszcze takiego? Waga, wodnik, bliźnięta, i w zasadzie tyle. Generalnie rzecz biorąc, ja widzę, że któryś z was ma tutaj związek, rodzinę, ale ja bym bardziej powiedziała, że wy macie tutaj związek, jednak kobiety częściej się pokazują przy związkach, ale jeżeli nie, to sobie po prostu odwróćcie. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? Widać, że między wami nie ma kontaktu, na razie ten kontakt osłabł albo został zerwany i nic się tutaj nie dzieje. I jakby ja tutaj widzę w ogóle, że ten facet bardzo trzyma kontrolę nad tym, co robi, trzyma kontrolę nad tym, jak zachowuje się w tej sytuacji. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Chciałabym powiedzieć to, że tutaj rybki ewidentnie są skupione na swojej relacji, na pogłębianiu jej. I rybki pokazują się jako osoby, które chociaż są bardzo intuicyjne, to na ten moment totalnie odrzuciły, że tak powiem, podpowiedzi ze strony nieba, ze strony, z tej drugiej strony dosłownie, dlatego że gdzieś tam w waszym poczuciu ta relacja z tym człowiekiem totalnie nie rokowała, nie?
Tylko, no i jakby tutaj jest takie podjęcie decyzji i odpowiedzialności za swoje życie z waszej strony, co jest po prostu, wiecie, no chciałam powiedzieć, niespotykane, bo jesteście rybkami, ale kurczę, rybki, no nie mogę powiedzieć, że są durne, tak? Nie mogę powiedzieć, że są durne. Ja znałam rybkę, która była kierowniczką, słuchajcie, więc można. Ale co chciałam powiedzieć, słuchajcie, jakby tutaj musicie być jednak świadome tego, że fortuna kołem się toczy i raz może być tak, a raz może być śmak. I raz możecie się do siebie nie odzywać, a innym razem możecie się do siebie odezwać. I to jest takie, no wszystko zależy od okoliczności, czy w ogóle będziecie mieć ze sobą kontakt. Niemniej jednak tutaj widać skupienie się na swoim związku i odbudowywanie tego związku, zwłaszcza jeżeli coś w tym związku się popsuło. No i słuchajcie, jeszcze sobie dopytam do tych rybek, czy coś jeszcze chcą karty powiedzieć, bo to jest bardzo klarowne i bardzo czyste. I w zasadzie co tutaj więcej gadać. No nie, no po prostu jakby tutaj, no widać tutaj skupienie na swoich zajęciach, ewentualnie jeszcze powiem, że ten facet w ogóle ma tak wybujałe ego, tak po prostu nienormalne ego i on jakby był pewny tego, że co, jak on napisze, to wy od razu tutaj pobiegniecie za nim, a gówno prawda. Nawet nie pokazujcie mu czegoś takiego. Dobra, więc po pierwsze, jaka to jest wiadomość? Chciałbym móc cofnąć moje słowa. Opuściłem cię, zanim ty to zrobiłaś. Czyli uciekł wam po prostu, tak? Uciekł wam, nie dość, że was obraził, nie dość, że was wpił, to na dodatek jeszcze zwiał. No niesamowite. I teraz tak, zaczynam rozumieć naszą więź. No tylko spoko, tylko że jak się on nie odzywa, no to sobie może, nie? O! Poczekajcie, zaraz zobaczymy, co tutaj się pokazuje. Czekajcie chwilę, czekajcie, czekajcie. No widać, że tutaj kobietka jest skupiona na rodzinie. Na bardzo takich przyziemnych rzeczach. Boże, ile można? Chwilka. A gdzie jest ta karta? O, jest. Okej, dobra. Ale jakby widać, że myślami cały czas jesteście przy sobie. I tutaj jest dużo takich myśli wymienianych... podświadomie, że tak powiem. Podświadomie. Żałuję, że cię okłamałem. Kurde, co on wam zrobił? Szkoda, że nie traktowałem ciebie lepiej. Co to ma być? Co on wam zrobił takiego, że po prostu jesteście tak wkurzone na tego dziada śmierdzącego? Jeszcze zobaczymy. On nie traktował was poważnie, co nie? Traktował was jak opcję. Na dodatek miał jeszcze jakąś babę. Gdzie indziej. Z daleka od was. No, potraktował was jako opcję, jako zabawę, a wy chciałyście po prostu tutaj czegoś poważnego. A to nie poszło. Aha, no dobra. Dobra, moje drogie rybki. A jeżeli to jeżeli chcecie sobie to odwrócić, to spokojnie to sobie odwróćcie. Także tak to wygląda. Trzymajcie się cieplutko. Ja zmykam spać. I ten film zobaczycie już w nowym tygodniu po 22, więc do zobaczenia i zapraszam na tygodniówkę standardowo.